Czy dbasz o swoje jajka? Jeżeli tak, to brawo dla Ciebie. Jeżeli nie, to mam dla Ciebie kilka ważnych informacji. Wśród mężczyzn między 20 a 40 rokiem życia rak jądra jest najczęstszą przyczyną nowotworów. Każdego roku obserwujemy wzrost zachorowań, w szczególności wśród młodych mężczyzn. Jest to około 7% rocznie. Mówisz, że czujesz się świetnie i nie narzekasz na zdrowie? Styl życia, urazy fizyczne, przebyte różnego rodzaju choroby, infekcje, one nie mają wpływu na zachorowalność. W początkowym stadium tej choroby nie ma żadnych objawów. Co możesz zrobić dla siebie? Przynajmniej raz w miesiącu wziąć sprawy w swoje ręce. Samo badanie najlepiej wykonać po gorącej kąpieli lub ciepłym prysznicu, gdy moszna jest rozluźniona. Delikatnie przetaczaj jądro w palcach obu dłoni. Jądro powinno być gładkie i podczas badania nie powinno nam to sprawiać bólu. W taki sposób zbadaj oba jądra. Podczas badania szukamy guzków, zgrubień lub obrzęków. Pamiętaj, że jedno jądro od drugiego może się różnić minimalnie wielkością. Jest to w zupełności normalne. Jeżeli wyczujesz jakiekolwiek zmiany w jądrze, na przykład stwardnienie, Twoje jądro będzie wyraźnie powiększone lub poczujesz ból jądra, nie zwlekaj, zgłoś się do lekarza rodzinnego lub urologa. Jakie są rokowania? Na koniec trzeba zaznaczyć, że w przypadku wczesnego rozpoznania nowotwór jądra jest jedną z łatwiej uleczalnych form raka. W zależności od stadium zaawansowania stosuje się różne oczywiście metody leczenia, jednak podstawową jest usunięcie jądra. Jednak panowie, bez obaw, usunięcie jednego jądra nie pozbawia nas męskości oraz nie ma wpływu na płodność. Drugie jądro potrafi wyprodukować wystarczającą do zapłodnienia liczbę plemników.